A gościem Radia Łódź jest Anna Łaszkiewicz, dyrektor Akademickiego Centrum Designu. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się, można powiedzieć, po dość takim historycznym wydarzeniu: wielkim sukcesie Akademickiego Centrum Designu, ale także łódzkiej ASP Akademii Sztuk Pięknych Imienia Władysława Strzemińskiego i siedmiu pozostałych uczelni artystycznych w Polsce, a już wyjaśniamy o co chodzi. To taka wystawa, która odbyła się w Mediolanie, bardzo prestiżowe wydarzenie. Na którym prezentował się polski młody design, a wszystko z inicjatywy właśnie Akademickiego Centrum Designu, naszego łódzkiego i łódzkiej ASP. Wyjaśnijmy o co chodzi. To prawda, Akademickie centrum designu właściwie tą wystawą, która odbywała się w Mediolanie od 4 do 9 kwietnia. Tego roku Salone del Mobile, bardzo słynna, prestiżowa wystawa, uznana w świecie wzornictwa i, i designu, właśnie miejsce kultowe. Sam Mediolan zresztą jest takim centrum, centrum designu. I wystawa w tym miejscu dla Akademickiego Centrum Designu była takim zwieńczeniem dotychczasowych starań, dotychczas, dotychczasowych działań. Współpracy pomiędzy ośmioma uczelniami artystycznymi w, w zakresie, tam współpracujące są wydziały w zakresie wzornictwa i. I wydziały projektowe, to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie pod dwoma względami. Pier, po, pierwszy może taki wzgląd, że rzeczywiście faktycznie uczelnie ze sobą współpracują, co na skalę nie tylko polski, ale w ogóle na skalę wielu państw jest unikatem. I Bo muszę... powinny przede wszystkim konkurować i rywalizować, tak, prawda? Absolutnie. I muszę przyznać, że mieliśmy na otwarciu wystawy. Bardzo znanego i cenionego gościa, pana Mendiniego, który jest guru designu i, i jest bardzo zasłużoną postacią w świecie designu. I zachwyciła go idea prezentacji wszystkich uczelni państwowych, bo dodam, że tutaj są prezentowane uczelnie państwowe skupione w Akademickim Centrum Designu. Do tego stopnia go zachwyciła ta idea, że nie tylko polecił kuratorce wystawy, pani Dorocie Koziarze, zachęcenie, czy, czy w ogóle zarekomendował, że wszyscy studenci i profesorowie, nawet uczelni włoskich, powinni na tę wystawę wybrać, żeby zobaczyć tego polskiego ducha reprezentowanego przez osiem polskich uczelni, ale też powiedział, że jest to cudowny pomysł, który powinna powielić na Włoskiej ziemi, na tym gruncie y, włoskich szkół. Czyli Więc po jesteśmy pierwsze bardzo zadowoleni. Czyli z tego. po pierwsze się udało zintegrować y, niełatwe środowisko, bo to przecież także środowisko artystyczne. artystyczne a po tak. drugie, po raz pierwszy w historii doszło do takiej wystawy, takiej prezentacji. Po raz pierwszy wystawie. i mamy nadzieję, liczymy na to i czynimy starania, żeby to był pierwszy. Y, Duży krok, który będzie kontynuowany kolejnymi wystawami i kolejnymi działaniami wspólnymi, które będą pro promowały polski design. Także To, co charakterystyczne też dla tej prezentacji poszczególnych uczelni, to to, że każda z tych uczelni chwaliła się tym, co jest rdzennie e, związane z danym regionem. W przypadku łodzi nie trudno się domyśleć, że to jest kwestia, a oczywiście, e, tkanina, tkanina, przede tkanina przede ale mm -hmm. także jak gdyby nasza spuścizna, jeśli chodzi o działalność łódzkich włókni co jeszcze? Czym Łódź się pochwaliła? Łódź pokazywała wiele elementów. Dodam tylko, że jakby mikro poszczególnych uczelni, ponieważ sama prezentacja i wystawa była bardzo duża, natomiast ponieważ mieliśmy 8 uczelni, więc, więc no byliśmy skazani niejako na ograniczenie tej liczby eksponatów, które będą prezentowane. Każda z wystaw poszczególnych uczelni była wyposażona jeszcze dodatkowo prezentacją multimedialną, czyli na tych ekranach multimedialnych prezentowaliśmy ten dorobek uczelni edukacyjny i dorobek studentów, którego nie udało się zmieścić w tych ramach wystawy. Łódź pokazywała wzbudzające olbrzymie zainteresowanie, zaplecze dydaktyczne, przede wszystkim profesjonalny wybieg do, y, pełnowymiarowy do profesjonalnych pokazów, co było przedmiotem dyskusji i zapytań bardzo wielu gości odwiedzających, jak to jest możliwe, że na uczelni y, znajduje się takie wyposażenie. Y, takie wyposażenie y, też było, było obserwowane na innych uczelniach, między innymi we Wrocławiu, te piece ceramiczne, czy, y, czy w innych, y, na innych uczelniach. Natomiast z Łodzi y, olbrzymią uwagę zwracał y, fotel w, z, z niedźwiedziem. Tutaj mam ze sobą katalog. Y, y, myślę, że już niedługo będzie można na stronach Akademickiego Centrum Designu y, obejrzeć większość z prezentowanych eksponatów. Zachęcam do tego, żeby y, na tą stronę zajrzeć. Natomiast y, y, pokazywaliśmy, y, oprócz tego y, fotela, pokazywaliśmy też y, na przykład dywan, y, który był y, z Elementów drewnianych cięty. Prezentowane były ubiory, tak jak pani e, wspomniaczy, nie tylko, e, nie tylko ten fotel, nie tylko dywan, ale też u, ubiory, piękny betonowy stół z bardzo cienkim e, blatem, to jest też tak bardzo, bardzo różnorodne, zróżnicowana, asortyment. tak, zróżnicowana była m, prezentacja, biżuteria, y, która pochodzi z naszej y, akademii y, w bardzo pięknej kolekcji, więc ta y, łódzka wystawa była y, zróżnicowana, y, ale również pozostałe Całe szkoły starały się zaprezentować jak najbardziej różnorodnie. Wyjątkiem była hmm, Akademia z Krakowa, która by, pomimo swojej tradycji by poczyniła bardzo innowacyjne przedsięwzięcie i zaprezentowała jednorodną instalację Mars 2030, która prezentowała wynik prac studentów w kooperacji z NASA poświęcony modułowi mieszkalnemu właśnie na poczet przyszłej wyprawy na no, może się, może się tak. kiedyś. Się to to robiło wrażenie. Ale musimy tak. powiedzieć również o tym, znam relacje bezpośrednio z Mediolanu, że ta wystawa, ten pomysł też spotkał się z bardzo takim pozytywnym odbiorem wśród odwiedzających wystawę. Musieliście wydłużyć godzinę jej prezentacji, Prawda? ustawiały się długie kolejki. To znaczy, że ten polski młody design tam naprawdę w Mediolanie zaistniał. Zaistniał absolutnie, robił ogromne wrażenie. Mnóstwo osób przychodziło i dzieliło się też swoim pozytywnym zaskoczeniem jak to jest możliwe, że u nas wytwarzane są tak piękne rzeczy i mało tego, wszyscy byli zaskoczeni, że one są tak świeże, tak nowatorskie, a jednocześnie gdzieś wpisują się też w tradycje, w główne nurty, które dzisiaj są obserwowane. Myślę, że tutaj osoby, które są znawcami designu, miałyby nieprzebrany materiał do tego, żeby opowiadać o tym w, w, no, przez długi, długi I czas. analizować. Tak, ja trendu z biznesowej jakby perspektywy oceniam to przedsięwzięcie na bardzo wysokim poziomie zainteresowanie odwiedzających naprawdę przekroczyło nasze oczekiwania spodziewaliśmy się bardzo dużej frekwencji dlatego, że byliśmy ulokowani w super studio Pew. To jest przy Tona, gdzie są te wszystkie ekskluzywne y, prezentacje. I tam rzeczywiście spodziewaliśmy się, że odwiedzających będzie dużo. No, Mieliśmy cudowną lokalizację. Właśnie wspominała pani o tym biznesowym aspekcie. To chyba jest ogromny także aspekt promocyjny dla Łodzi, dla łódzkiego środowiska artystycznego, prawda? Bezwzględnie, tak. I tym chyba możemy się chwalić. No, ważne też, że tam nas zauważyli, zauważyły nas także y, media na świecie, bo to nie tylko ogólnopolskie media, ale także media na świecie. Kolejna taka wystawa przed wami? Czynimy starania, żeby tą wystawę mediolańską zaprezentować w Polsce, ale oczywiście jesteśmy absolutnie gotowi do tego, żeby popularyzować polski design i naszych studentów za granicą po raz kolejny. No to my jesteśmy dumni, cieszymy się i trzymamy kciuki za kolejne takie wydarzenia. Anna Łaszkiewicz, dyrektor Akademickiego Centrum Designu przy Łódzkiej ASP była gościem Radia Łódź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.